fajna impreza. Lubię ścigać się. Przygotowania jak cały rok na siłowni. Byłem na obozie kondycyjnym i potrenowałem codziennie praktycznie. Z małymi przerwami jeździłem. Startuję już od 10 lat, a to jest moja pierwsza okazja w tym roku do pokonania pełnego maratonu. Do tej pory przez kilka lat była trasa zmieniona i pełny maraton był na dwóch pętlach. My byliśmy puszczani tylko na jedną ze względów bezpieczeństwa. Ale teraz jest dużo lepiej, bo no, jesteśmy zrównani z biegaczami, startujemy na tym samym dystansie, tak powinno być. To jest mój drugi Kraków Maraton, chciałam zobaczyć, czy da radę się poprawić czas z zeszłego roku. Kraków jest tak naprawdę moim ulubionym miastem i to będzie mój trzeci maraton, w sumie samodzielny drugi, no i się cieszę. No. 3, 2, 1 i poszli! Trochę ciężko, pogoda taka, ale super atmosfera, dojechałam do końca, jestem bardzo zadowolona. Mokro było i ślisko, ale trasa bardzo piękna, także ogólnie zadowoleni. Możemy pokazać ludziom, tym, którzy stoją na trasie, że osoby niepełnosprawne też są aktywne, robią dużo rzeczy w życiu i dużo fajnych rzeczy, tak jak nasz udział w maratonie, gdzie po co siedzieć w domu i rozpaczać, czy się w ogóle narzekać na życie, bo myślę, że życie jest piękne, trzeba się im cieszyć. Trasa techniczna, trochę technicznych zakrętów, trzeba było uważać, zwłaszcza, że było ślisko, mokro, także no poza tym trasa urozmaicona, także przyjemnie całkiem się jechało. Tak, z wyniku i z miejsca jestem zadowolony. Drugie miejsce, no z Rafałem jeszcze jestem za słaby, żeby rywalizować. Proszę Państwa.